Już zbliża się zima, niedługo łosie zmienią swoje przyzwyczajenia żerowe z wiosny, z lata. W tej chwili przyszły już na żer tak zwany pędowy, czyli ogryzają pędy wierzb, osiki. Po zejściu nabory sosnowe zaczną się odżywiać niestety, ale też pędami sosny. Sosny w błudnikach, sosny po pozyskaniu drewna. Niestety muszą to robić, bo lasy polskie niestety są bardzo ubogie. Te bory sosnowe, które u nas są, sadzone według obecnych zasad hodowli lasu, niestety powodują, że jest tak małe urozmaicenie pokarmu dla łosia, tego właśnie zimowego, pędowego, że nie ma wyboru i z tych rzeczy, które są najbardziej dla niego przyswajalnych zimą, musi ogryzać sosny. Gdyby u nas było więcej osiki, były wprowadzane wierzby na nieużytkach różnych. Gatunki takie, które są o wiele lepsze dla łosia niż sosna, aby były dostępne i w wystarczającej ilości, tych szkód w lasach było o wiele mniej. Niestety mamy jak mamy i ten łoś na siedliskach leśnych wyrządza szkody spowodowane właśnie tym, że nie ma co jeść tak naprawdę. Bywa nad Biebrzą, są takie lata, kiedy odpowiednie, nie ma zbyt wysokiej wody, bądź jeżeli jest woda, to szybko zamarznie. Łosie zostają na zakrzaczeniach wierzbowych, zostają tam cały rok. Nie są wtedy rzadkimi widokami sytuacje, kiedy na powierzchni 30-40 hektarów zakrzaczeń wierzbowych widzimy podczas jednego przejścia 20-25 sztuk łosia. Spokojnie sobie żerują. W zasadzie nie opuszczają żerowiska, kładą się, trawią, po kilku godzinach wstają, znowu żerują na tych wierzbach i one absolutnie nie muszą tego środowiska opuszczać. A łosie żerują w zasadzie praktycznie całą dobę, oczywiście z przerwami, czyli po wschodzie, w zimę po wschodzie słońca, kiedy już się trochę temperatura ociepli, wstają, zaczynają żerować, pożerują 2-3 godziny, znowu się kładą na 2 godziny, potrawią, znowu wstaną i w zasadzie ten cały cykl jest niezakłócany, trwa w ten sposób. Inaczej się żyć trzyma w takich środowiskach, gdzie ten łoś bywa puszony, niepokojony. W zasadzie żeruje wtedy tylko w nocy, a w dzień chowa się w głębokich ostojach, gdzie nie jest puszony i ma święty spokój.